Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałbym tak dla porządku zrobić unboxingi właściwie, będą dwa. Najpierw jednego pudełka, a w drugim materiale drugiego pudełka. W jednym materiale zapoznamy się z zawartością boxa Tomb Kings of Khemri Edition, czyli Królowie czego? Grobowców. Królowie Grobowców. A w drugim Kingdom of Bretonia Edition, czyli Królowie Bretonii. Królestwo Bretonii. Królestwo Bretonii. To są dwa pudełeczka, które wyszły na start. Jak widzicie, bardzo ładnie artwork tutaj się prezentuje. Nie? Zauważyłem to dopiero tak przez przypadek. Pudełka, które na pierwszy rzut oka są strasznie drogie. 970 zł i 860 zł. Są oczywiście bardzo polaryzujące opinie na temat tych pudełek, ale pozwólcie, że wezmę się za unboxing. Odsuńmy sobie na bok pudełko z Królestwem Bretonii. Gdzieś tutaj niech leży sobie poza zasięgiem. A my otwórzmy sobie pudełko z Królami Grobowców. Zerknijmy sobie najpierw na opis, zerknijmy sobie najpierw na to, co w pudełku jest. Ja tutaj Wam przeczytam, żebyście wiedzieli, co jest. Aczkolwiek mam nadzieję, że jeżeli nie żyjecie pod skałą, to mniej więcej już wiecie, co tam jest. W pudełku znajdują się 93 modele, z czego tylko dwa albo jeden wręcz modele są nowe. Wydaje mi się, że ten Tomb King też jest nowym modelem. Nie mam co do tego pewności, ale za 970 zł dostajecie podręcznik i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem unitów plus jakiś Tomb King lub Tomb Prince podobnież i wielkiego Lich Priesta na nekrolicie kościstym chudzielcu, na chudym smoku. Zerknijmy sobie dokładnie, co jest w środku, tak żebyście wiedzieli. Będę się wspomagał tutaj zdjęciami i wizualizacjami ze strony Warhammer Community, bo tak będzie po prostu mi wygodniej i lepiej dla Was. Także oglądamy dalej. Wyciągnijmy sobie ostrze. Rozetnijmy ładnie foliki. Ups. Jeszcze raz, Kamilu, bardzo serdecznie chciałbym Ci podziękować za udostępnienie mi tego boksa. Jak wiecie, ja tego boksa nie kupiłem sobie. Natomiast wspominając o cenie 970 zł, gdzieś tu miałem jeszcze notatki. Wspominając cenę 970 zł, mówiłem o cenie za pudło na stronie Games Workshopu. I to jest cena, która jest, wydaje się, na pierwszy rzut oka, wydaje się absurdalna, 970 zł. Natomiast jeśli pomyślicie sobie, co w tym pudełku jest tak naprawdę, i w tym pudełku przede wszystkim mamy podręcznik do gry The Old World, który sam w sobie jest wart 200... jest wyceniony przez Games Workshop na 240 zł. Nie powiem, że jest wart. Natomiast to już odejmujemy tą cenę od 970 i zostaje nam 730 zł. To tak na wstępie, od razu. Pomijając wszelkie kwestie emocjonalne, zostaje nam 730 zł na 9 jednostek. 9, tak? Bo mamy 7 różnego rodzaju tych dużych bloczków, bohatera Tomb Kinga i tego wielkiego kościstego smoka. To wychodzi nam, dzieląc po prostu, 81 zł za oddział. Ludzie, którzy narzekają, że to pudełko jest za drogie, no chciałbym, kurde, płacić 80 zł za pudełko z oddziałem. I ja wiem, zaraz ktoś powie, ale to są stare modele, to te stare modele można było znaleźć na Allegro. Okej. Często podejrzewam, że te modele były w okropnym stanie, trzeba było je zmywać, trzeba było zrobić z nimi różne rzeczy, nie wiadomo dokładnie w jakim stanie, nie wiadomo, kto je skleił. Tutaj dostajemy prawdopodobnie, tego jeszcze nie wiem, to sobie zaraz potwierdzę, prawdopodobnie nowe wypraski, czyli te modele zostały ze starych form pewnie zrobione jeszcze raz, bo ten, kto myśli, że Games Workshop 30 lat siedziało na starych wypraskach, tam 20 lat, jest debilem, bo ilość pieniędzy, która by szła na trzymanie tego w magazynach, jest absurdalna po prostu. Oni tego nie trzymali, oni siedzą sobie na tych wypraskach i mówią, o, za 20 lat wydamy sobie jeszcze raz tą grę. Nie, to nie miało miejsca. Oni po prostu mieli formę. Te się rzeczy wyprzedały. Taniej im wychodzi zutylizować te wypraski, niż Wam je dać za darmo lub sprzedać je, wydać całą nową grę.
Takie jest moje zdanie. Takie jest zdanie wielu ludzi, którzy wiedzą chyba, na czym polega magazynowanie sprzętu, magazynowanie stoku versus wyprodukowanie. Tym bardziej, że matrycę mieli, czyli te wzory. No dobrze, wychodzi nam 81 zł za oddział. Nie wchodząc w szczegóły, czy to są nowe oddziały, czy są stare oddziały, to jest całkiem niezła cena za jeden oddział. 81 zł. Zerknijmy sobie, co jest w środku. Zdejmujemy sobie ładnie pudełko. Bardzo fajne, sztywne pudełeczko. Ja tutaj sobie może gdzieś się postawię. O, tak, żeby było widać cały czas nazwę Old World. Oczywiście mamy patyczki do chłostania przeciwnika. Do niczego innego one się tak naprawdę nie nadają. Ale jeżeli właśnie zaczynacie grę, to całkiem fajna. Całkiem fajne to może być. Mamy takie jak w sumie, takie jak w Legions Imperialis. Dokładnie ten sam kolor nawet. Te platki. Mamy kunie. Mamy kunie. I widać, że użyli starych matryc, słuchajcie, bo na wypraskach jest 1993. I są to... No, pachnie to jak nowy plastik. Nie pachnie jak zleżały plastik, który leżał gdzieś tym. Ale widać na wypraskach, zaraz wam to pokażę z bliska, widać na wypraskach, że ta matryca już swoje zrobiła, albo wtedy była inna technologia zaznaczania tego, który to jest rok. Zaraz wam pokażę z bliska. No dobrze. Mamy tutaj sobie, wyciągnę jedną tą wypraskę. Zobaczcie, jak płaski jest ten napis. Nie wiem, czy to widać. Sfokusowało się? O, sfokusowało. Zobaczcie, jak płaski jest ten napis. GW, jako prawie praktycznie pod palcem nie czuć. Także troszeczkę to udowadnia, że te formy są już dosyć mocno wyślizgane i troszeczkę już tych kuników naprodukowały. Mam nadzieję, że mi się uda teraz to włożyć tak oryginalnie. Dobra, odłożę to na później. Zaraz to Kamilowi włożymy z powrotem. Więc mamy takie koniki. Mamy oczywiście, o, jeszcze jedna wypraska koników, ale to już nie z tego pudełka, po prostu luzem rzucona. Okej, okay. Spoko. Mamy wypraskę, wielką wypraskę tego kościstego smoka. Ładnie to widać, dobrze, ładnie to widać. Tutaj jest druga wypraska i jego hiroskałka. Widać hiroskałkę? Widać hiroskałkę. I to już jest, słuchajcie, wypraska, która jest datowana na 2023 rok, czyli legitnie. Dalej mamy wypraski chyba jeźdźców na tych kunikach. I mamy tych wyprasek 4. I one są datowane na 2002 rok. Czyli coś tutaj musiało, możliwe, że one wyszły, jakaś reedycja. Nie mam pojęcia. 2002 rok to jest 7 edycja, mi się wydaje. Tak mi się coś zdaje, że to jest 7 edycja. I one są całkiem fajne. Tutaj wszystko akurat na tych wypraskach. Tutaj wszystko na tych wypraskach jest git. Naprawdę nie są wyślizgane. Wszystko jest elegancko. Spoko. Tutaj mamy wypraski... o matko, żeby tutaj nic nie połamać Kamilowi. Wypraski... Jak to nastąpiło? No puszczaj. O. Tutaj mamy wypraski tych rydwanów. I rydwany są datowane na 2002 rok znowu. I też są bardzo ładnie, jest tutaj... Tutaj wszystko elegancko. Bardzo ładnie wydruk jest zrobiony. Detale są naprawdę... Trzymają poziom. Dalej mamy piechociarzy. Nie, tutaj mamy tarcze i kusze. To jest też 2002 rok. No i dalej mamy masę piechoty, słuchajcie. Masa piechoty, masa piechoty. Jakieś duże toporki. I to wszystko jest datowane na, wedle wypraski, 2005 rok, czyli jeszcze później. 2005 rok, czyli to wszystko... To też jest 2005 rok, tak patrzę sobie. Mam nadzieję, że w międzyczasie tutaj wrzucę wam zdjęcia tych wyprasek, bo łatwiej mi będzie w ten sposób. No i mamy jeszcze tutaj znowu tarcze i... Tak, to jest to samo, tarcze i te 2003 rok. No dobra, co dalej? W środku mam oczywiście bardzo ładny arcik. Te rzeczy... O, ja sobie sprawdzam, jak to widać. To zawsze fajne, gdzieś można sobie powiesić. No i mamy... O Jezus Maria, zobaczcie, jakie to miszcze. Zobaczcie, jakie to jest grube to miszcze. Zobaczcie, to miszcze. Ekstra. Grube to miszcze. Rulebook. The Old Rules Pack English. I mamy tutaj jeszcze oczywiście ściągawki. Podejrzewam, że dwie sztuki. Albo jedną. No w sumie jedną, bo to jest na jednego gracza starter. Pod spodem mamy masę
podstawek, kostki ze skaterką. Kostki ze skaterką. A po drugiej stronie mamy jeszcze więcej podstawek. Więc to znajduje się w pudełku z Camry. Wydaje mi się, że w sumie... O, tutaj, czekajcie, jeszcze coś jest. Na samym dole, odwróconym takim, w ten sposób, na niebieskiej wykładce, w ten sposób leżało, prawie nie zauważyłem, leżą instrukcje składania tego wszystkiego. Więc widać, że ta książeczka, no jest trochę tego. A, i są jeszcze, słuchajcie, są tu pokażę wam, The Army of Prince Ptolethor, The Raiden, i są 1250 punktów, i są wszystkie zasady ich. Podejrzewam, że z tym skrótem zasad można sobie już grać. Wrócę to tutaj. Bo zapomniałem wspomnieć jednej rzeczy. Ten boks za 970 zł to jest gotowa armia do grania na 1250 punktów. Jeżeli byście chcieli grać większą ilość, na więcej punktów, no to musicie sobie niestety dokupić jakieś rzeczy. A pewnie no albo dokupić, albo wyciągnąć z szafy. I teraz taka rzecz. Jeżeli jesteście fanami, byliście fanami starego Warhammera i od czasów 8 edycji, gdzieś cirka 2005 rok. Przez 18 lat nie pomalowaliście swoich modeli i nie macie ich pomalowanych, to krzyż wam na drogę, gorki mork niech was stąpną i nie jesteście godni bycia wargamerem. Po prostu. Dla mnie 18 lat posiadania modeli mieć nie pomalowane, wstyd, hańba, hańba i wstyd. Więc nie przyznawajcie się, siadajcie i malujcie swoje stare modele, jeśli interesuje was Old World i zakupiliście sobie takie pudełko i grajcie. Bo słuchajcie, marudzić można naprawdę wiele na temat tych figurek, na temat kosztów, na temat wyglądu tych figurek, ale wydaje mi się, że nie ma sensu. Trzeba kupić te figurki albo wyciągnąć ze szafy stare, kupić sobie podręcznik, 240 zł na stronie GW, kupić sobie podręcznik Armijny 88 zł, sam podręcznik chyba, jeszcze poczekajcie, sprawdzę sobie cenę, sam podręcznik do Camry kosztuje 88 zł, tak, podręcznik sił, czyli tam dobra i zła i tak dalej, kosztuje 165 zł, karty oddziałów, czyli tak, żebyście mieli sobie te karcioszki, 88, no i karty magii 135 zł. Ja nie mam pojęcia, co jest w tych kartach, ale karty za 135 zł, szokers. No dobrze. To jest box Camry. Mam nadzieję, że ci, którzy się zdecydowali, dostali swoje boxy, bo wiem, że pomimo tego, co wiele ludzi mówi, nie ma już tych boxów. Wyprzedało się. I można by powiedzieć, że ludzie są tak głupi i dają się zmanipulować i po prostu kupują to wszystko, co za frajerzy. A ja bym powiedział, że tak, zagrali trochę na nostalgii, a ludziom się im mimo wszystko podoba. Dla niektórych to nadal są nowe modele, bo niektórzy nie byli na świecie wtedy, kiedy był Warhammer 7 edycja, 8 edycja. I ci, dla nich to nie będzie różnica. Znaczy, to są tak młodzi, że pewnie ich nie stać na to. Ale dobrze. Dziękuję wam bardzo za uwagę, za przejrzenie tego boksa i zapraszam do następnych materiałów. Pamiętajcie, że na kanale też jest przegląd boksa Bretonia. Kingdom Bretonii, czyli Królestwa Bretonii. Jakkolwiek by to nie nazwał. Dziękuję. Trzymajcie się.